Proszę pani Dziękuję, poseł. panie marszałku, pani minister, państwo posłowie. Będę się bardzo pilnować, żeby nie wymieniać nazwisk, żeby nie dawać powodów do prostowań, bo państwu się wydaje, że jak tutaj poseł wyjdzie i trzy razy powtórzy jakąś bzdurę, to ta bzdura się nagle okazuje prawdą. A to nie jest prawda. I proszę państwa, żebyście nie wiem jak zaklinali rzeczywistość, to kiedy mówimy o tym, że ważne jest, żeby jak najwcześniej wyrównywać szanse i żeby jak najwcześniej dzieci znalazły się w systemie, to chodzi nam o to, żeby te dzieci w systemie naprawdę były. A niektórzy z państwa uważają, że na przykład jak się posyła sześciolatka do szkoły, to jest dla niego krzywda. Mówi się państwo o dzieciach dwuletnich. Panie przewodniczący, absolutnie się z tym zgadzam. Dzieci im wcześniej są w systemie, im wcześniej są, mają możliwość korzystania z opieki fachowców, to tym szybciej dobra współpraca między pedagogiem i rodzicem daje efekt wyrównywania szans. Ale przecież na miły Bóg, nikt nie mówi o obligatoryjnym posyłaniu dwulatków do przedszkoli. No o czym, proszę państwa, mówimy? Więc to naprawdę zastanówmy się, o czym mówimy. Tak samo jak nie mówimy, proszę państwa, o tym, żebyśmy popierali ten konkretny projekt. Mówimy o tym i tutaj tak rozumiem słowa pana premiera, że ważne jest, abyśmy dyskutowali o tym, żeby dzieciaki mogły w systemie być. Czy to będzie subwencja, czy to będzie dotacja, czy to będzie jakiekolwiek inne wsparcie, to tutaj mamy pole do dyskusji. Dlatego nasz klub wyraził bardzo wyraźnie swoją opinię. Naszym zdaniem warto rozmawiać. W związku z tym chcę zadać też pytanie pani minister. Jeżeli rozmawiamy o pieniądzach dla przedszkoli, dla samorządów na przedszkola, to pytamy, kiedy i jaką formę może przyjąć propozycja rządowa. Rozumiem, że jest propozycja klubu PSL, jest propozycja obywatelska, będzie propozycja rządowa, no to siadajmy w komisji, rozmawiajmy o tym i próbujmy wymyślić taki system, taki sposób, żeby faktycznie można było samorządy wesprzeć. Ale powtarzanie w kółko Macieju, że rzeczywistość jest jakaś inna niż jest, to też jest bzdura. Bo państwo albo widzicie wszystko na biało, albo na czarno. Jeżeli dzisiaj, tak jak mówią tutaj państwo posłowie, milion dzieci mamy mniej w systemie, a subwencja o 10 miliardów w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła, no to na miły Bóg. No, albo nie mamy dzieci i są puste miejsca, albo mamy dzieci i jest jakiś dramat z zamykaniem przedszkoli. Bo skoro w przedszkolach, w niektórych samorządach są wolne miejsca dla dzieci, przyjmuje się 2,5-latki, no to też nie czarujmy tej rzeczywistości, że nie ma. Zastanówmy się, patrzmy realnie na to, co się naprawdę dzieje. Dziękuję bardzo.